organizatorów i jednocześnie gospodarzy dzisiejszego wydarzenia, a więc zespołu na swojską nutę Zachorowa. Serdecznie dziękujemy. Ekonowa Piszczac, przedsiębiorstwo Swabud, Wikarz, Bank Spółdzielczy w Łomazach, Nadleśnictwo Chotyłów, przedsiębiorstwo Emar oraz Łukasz Wenda. Witamy Panią Kasię. 30-lecia artystycznej działalności zespołu jest świetną okazją do tego, żeby jeszcze raz podkreślić, może przypomnieć, może powtórzyć, jaką rolę nasze Panie odgrywają w krzewieniu, w rozwijaniu dziedzictwa ludowego. Jak same Panią podkreślają, początki nie były łatwe, ale zawsze ich ambicje znacznie wyprzedzały trudności. Podkreślają, że uwielbiają śpiewać i że zespół powstał z miłości do tradycji. Zespół został, właściwie grupa rozpoczęła swoją działalność w latach 80. w Zachorowie, ale w 1993 roku zespół został zarejestrowany pod nazwą Na swojską nutę w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Skład zmieniał się kilkukrotnie, ale podkreślę, że obecnie zespół tworzą następujące panie. Pani Halina Patrejko, brawa, Beata Mazur, Agnieszka Mazur, Krystyna Szymczak, Józefa Bechta oraz witamy panią Iwonę Świerkowską. 30 lat, nasze takie największe osiągnięcia to 6 razy w Kazimierzu. 99 rok było drugie miejsce, 2003 rok było pierwsze miejsce, 2008-2009 nie było miejsc, ale teraz, 2020 było trzecie miejsce. 2019 było trzecie miejsce, a teraz w 2022 było drugie miejsce. I w 2020 roku była jeszcze Bukowina Tatrzańska, też było trzecie miejsce. A jeszcze występujemy na ogólnopolskim festiwalu kolęd wschodniosłowiańskich. I też 4 razy występowałyśmy właśnie w Terespolu kolęd wschodniosłowiański. Właśnie, jak to wszystko się zaczęło? Skąd pomysł na to, żeby śpiewać, żeby wyglądać tak? Byłam młodą kobietą, miałam 18 lat. Wciągnęła mnie oczywiście moja teściowa, bo założyła właśnie ten zespół. Moje pierwsze początki, myślę, Boże, po co ja tu jestem, co ja tu robię? Nuda, w ogóle skąd to, co to w ogóle jest, co to za nuta, nie? Myślę, jeju, nie chcę być, nie? Ale słuchajcie, właśnie teraz doceniłam, jak to jest przecudnie przekazywać tą wartość kulturową. To jest z kufra wygrzebane wszystko, gdzie nasze babcie, gdzie nasze prababcie śpiewały. Ojejku, to jest przepiękne. I kiedyś kobiety, które pracowały bardzo ciężko, sobie układały piosenki o swoim życiu. I posłuchać tych naszych piosenek, pieśni, to jest całe życie ich, prawda? Było ciężko, jest ciężko, muszą wychowywać dzieci, jak to chłop, jaki to niedobry, i ona musi gotować, i ona musi... Ale to jest przecudne, bo to jest życie, w tych piosenkach jest życie. Życie naszych kobiet. Czym dla Was jest śpiewanie w zespole? Radością, radością, wielką radością. Cieszymy się, jak śpiewamy. Pani jest w zespole od kiedy? Od początku. Od zawsze. Od 30 lat. No i właśnie, jak się Pani zaraziła, jak Pani zaraziła koleżanki? Co trzeba zrobić ze zespole, żeby... Nie zaraziła. No ona właśnie pyta. Chyba wszyscy się zaraziłyśmy tym śpiewem. Chyba wszyscy. Wszyscy, bo lubimy się spotykać. Słuchajcie, bo są problemy. Każdy ma swoje jakieś problemy, jakieś swoje słabostki, prawda? Ale jak jeszcze spotykamy i sobie wyżalimy się, jako kobiety i w ogóle, to jest super żyć, chce się żyć naprawdę, bo tak czasami jest naprawdę ciężko. Lepiej jest wtedy, to pomaga? Bardzo pomaga. Jak wyglądała Pani przygoda z zespołem? Bardzo mi się podobało, bo ja lubię śpiewać. A kiedy się zaczęło? Kiedy się zaczęło śpiewanie w zespole? Ja trochę miałam przerwę z nimi, ale później znów wstąpiłam, bo takie były awarie rodzinne. Nauczyłam się z nimi.
chociaż język przekształcałam na ten, jak to się tam mówi, hachłacki, ale się nauczyłam. Ale już w podeszłym wieku jestem. Tam nie widać. Nie spotykamy się dość systematycznie, tylko wtedy, kiedy gdzieś tam mamy jakiś wyjazd, to już wtedy robimy sobie próby, schodzimy się tam kilka razy w tygodniu, przeważnie u pani kierownik Haliny w pokoju sobie tam siedzimy i sobie tam robimy próby. A jak sąsiedzi reagują na to, że jesteście, że śpiewacie? Tak, różnie. Czasami myślę, że o, już pewnie po kielichu pośpiewają albo coś tam takiego. Ja tak ze względu na Agnieszkę i Beatę tak mówiły, a może byś z nami zaśpiewała raz, drugi. No i zapytałam pani szefowej, no i pani szefowa mówi, no czemu nie? No i tak właśnie zaczęło się ten moje jazda. Na biesiady, na doszynki. Tak w ogóle się zaczęło. Słuchajcie, 30 lat, jakie marzenia? Jakie marzenia? No tak troszeczkę większe też docenienie. Ja podpowiem, te kozaki w końcu żeście dostały? O właśnie nie, nawet nie ma tych tego pana od kozaków. A się sierpią. Tak, poprzedzierały się. Także troszeczkę nas bardziej doceniano, tak. I tyle, pokolenia, że nie mam pojęcia, bo młodzież nie chcą młodzież. A ja jeszcze... 100 lat, miejsze ją, cię ją da. 100 lat, miejsze ją, czy ją da. Jeszcze raz, miejsze ją, czy ją da. Miejsze ją. Znam się przynajmniej od lat 15, bo na tyle jestem w samorządzie. W samorządzie lokalnym i tak sobie datuję pamięć. Niemniej jednak zespół można było i można dalej zobaczyć w archiwalnych materiałach, które dostępne są w serwisie internetowym. Są to dni gminy Piszczac z lat chyba jeszcze 90. nawet, jak dobrze pamiętam, widziałem zespół na swojską nutę. Nie w takim chyba składzie, troszkę innym, ale są też które wtedy były. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że co, 30 lat to nie jest dużo. Jak ktoś ma 30 lat, to dobrze, tak jak dzisiaj, jak ktoś ma 30 lat, to dobrze wie o tym, że przede wszystkim jest się jeszcze młodym, ale jednocześnie dorosłym. Ma się doświadczenie, ale jednocześnie bardzo się chce. Śpiewa rzeczywiście. Także tego śpiewania wam życzę jak najdłużej. Zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie oprócz innych rzeczy jest chyba najważniejsze. Jak nie ma zdrowia, to nic nie cieszy i tego zdrowia wam życzę. 30 lat zespołu na swojską nutę z Zachorowa, 30 lat muzyki, 30 lat krzewienia kultury południowego Podlasia, nie tylko tutaj na naszym terenie, ale także w województwie lubelskim poza jego granicami. Ważne wydarzenia? Wydarzenie bardzo ważne i wydarzenie, które na pewno napawa takim optymizmem, jeśli chodzi o funkcjonowanie takich zespołów, bo te zespoły to nie jest coś takiego, co będzie wiecznie trwało. Coraz bardziej obserwuje się to, że nowych członków brakuje, nowych osób brakuje, a tutaj panie już od 30 lat krzewią tą kulturę, folklor i wychodzi mi to bardzo dobrze, patrząc na to, jakie odnoszą sukcesy. Tak jak pani redaktor wspomniała, nie tylko krajowe, przepraszam, nie tylko wojewódzkie czy powiatowe, ale także ogólnokrajowe. To było rozśpiewane pokolenie.
Na pewno i tak jak kiedyś pewien rozmówca powiedział o zespole Na swojską nutę, tych głosów nikim nie zabierze i te głosy są bardzo słyszalne, są bardzo dźwięczne, bardzo mocne i myślę, że wyróżniają się na tle innych zespołów, oczywiście nie ujmując nikomu talentu czy głosu. Dzisiaj śpiewa w zespole 5 pań w różnym wieku, ale być może zachęcą kolejne pokolenia do tego, aby wspólnie kontynuować tą piękną tradycję. Ja bardzo liczę na to, bo tak jak ktoś wspomniał, śpiewać każdy może i jeżeli tylko chce, to powinien. I ten zespół, no mimo tego, że czas upływa, czas leci, to nadal jest, ale tak jak tutaj pani wspomniała, no trzeba nowych członków i trzeba, aby tą kulturę i tradycję podtrzymać. Panie śpiewają nie tylko mocnym głosem, o czym już pan wójt wspomniał, ale mają także lokalne, tradycyjne stroje, co także zostaje bardzo często zauważone i docenione. Rzeczywiście, te stroje zostały zakupione, znaczy, tam historia była bardzo, bardzo różna, bo te stroje też ewoluowały, wcześniej były inne, później zostały dokupione inne, to samo jeśli chodzi o obuwie, ja już w tej chwili sobie nie przypomnę dokładnie co, kiedy było, ale rzeczywiście to było takie nawiązanie, nie tylko śpiew, ale także właśnie wygląd, wystrój odpowiedni, tak żeby no, charakteryzował tą naszą podlaską ziemię. Jubileusz to czas na życzenia. Czego paniom można życzyć? Paniom przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, aby jak najdłużej z nami były, jak najdłużej śpiewały w tym zespole. Tak jak pani redaktor wspomniała, są w różnym wieku, niemniej jednak przede wszystkim zdrowia. Przede wszystkim tego, aby te głosy brzmiały zawsze tak jak teraz, jak dzisiaj pewnie to usłyszymy. No i żeby, oczywiście czysto zespołowo mówię, żeby ten zespół istniał i nabywał nowych członków. Jak gmina ten dzisiejszy dzień uświetniła? Co żeście przygotowali w formie prezentu? Kwiaty są? Tak, są kwiaty oczywiście. Każda kobieta lubi kwiaty i my to doskonale wiemy. Natomiast co po kwiatach? No podobno złoto i diamenty, tak? Oczywiście tego dzisiaj nie będzie, ale jest nagroda, gratyfikacja finansowa i o tym za chwilę. Tak, oczywiście Graverton, ale jak to przed wyborami, co prawda nie moimi, mamy także czek. Ja w przeciwieństwie do pana wójta znam już panie od prawie 25 lat. Jako sąsiad Zamiedzy, a tak naprawdę za lasu, Zeleniuszek, tu z paniami, jak również z ich mężami. I mieliśmy sprawy wspólne od wielu, wielu, wielu lat. Ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że dzisiaj wspólnie świętujemy. Ale kiedy myślałem o tym, co powiem, to przyszły na myśl wspomnienia. Te wszystkie najlepsze nasze dni, kiedy śpiewaliśmy razem, kiedy tańczyliśmy, kiedy wysiadowaliśmy, poznamy się od wielu lat, jak również te chwile, kiedy były w życiu waszym chwile smutne i przykre, przeżywaliśmy razem, czy to wasze chwile, czy moje. To rzecz, która nas na pewno związała i wiąże. Dzisiaj osobiście chodzę na polowania, wychodzę z Leniuszek przez las, idę łąkami zachorowskimi, Choroszczynkę, Borem i z powrotem do Leniuszek. Dzień dobry Państwu, tak, jesteśmy dzisiaj świadkami wyjątkowej imprezy 30-lecia zespołu Na swojską nutę z Zachorowa. Osobiście znam panie około 25 lat, więc szmat czasu. Pamiętam jeszcze jak w zespole był pan Zygmunt, który wspaniale przygrywał na harmonii. Zespół Na swojską nutę jest znany nie tylko w gminie Piszczac, powiecie bialskim, województwie lubelskim, ale na szerszej scenie, prawda, występował niejednokrotnie w Kazimierzu Dolnym, zdobywając liczne laury, a więc znają go słuchacze i widzowie z całej Polski. Skoro jubileusz, to czy powiat też postanowił uhonorować jakoś, panie, i ten jubileusz? Z tego co wiem, to w sposób wyjątkowy. Dzisiaj wyjątkową statuetką będą panie uhonorowane od starosty bialskiego, jak również w imieniu Rady Powiatu. Ja osobiście też pogratuluję, mając stosowny grawertan. Skoro jubileusz, to trzeba złożyć życzenia. Tak, złożymy życzenia na kolejne lata. Jak powiedziałem, znam te panie. Jedną rzecz żałuję, że po prostu zespół się nie odmładza. Były panie, które odeszły. Są dziewczyny, które już wiele lat śpiewają i smuci to, że nie mają swoich następczyń. Ale póki co dzisiaj cieszmy się tym, radujmy się. To naprawdę zespół wyjątkowy. Zespół, który jako jedyny można słuchać bez mikrofonów i bez nagłośnienia. Proszę Państwa, w każdych warunkach, czy to w plenerze, czy to w każdej innej sali. Zespół, który
tak śpiewa, że słyszy się ten śpiew w swoich uszach i dusza raduje. I tutaj w imieniu pana starosty, jak i swoim, chciałem dla was podziękować za te 30 lat wspaniałej pracy. Jest o was głośno na terenie gminy, na terenie powiatu, na terenie województwa, ale jeździcie też po całym kraju, także wasza twórczość jest znana. I czego mogę wam życzyć? Ja myślę, że kolejne 30 lat to za mało, także chcę, żeby ten zespół dalej kontynuował swoją twórczość, żeby się rozwijał i żeby dalej uświetniał to, że jest zespołem z gminy Piszczac. Życzenia od pana starosty. Z okazji 30-lecia działalności składam państwu wyrazy uznania za trud i pracę włożoną w promowanie oraz krzewienie kultury ludowej naszego powiatu. Serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę satysfakcji z pracy artystycznej, a także wszelkie pomyślności w życiu osobistym. Mam niezwykłą okazję i zaszczyt przekazać na ręce zespołu nagrodę z okazji 30-lecia działalności, a oprócz tego serdeczne pozdrowienia od pana członka zarządu, pana Zdzisława Szweda, który tutaj chciał do pań dojechać, bardzo się starał, ale powiedział, że żeby wspomnieć, przekazać serdeczne życzenia, by ściskać panie mocno, więc ja to zaraz będę ściskać. A teraz Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał zespołowi Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego dla zespołu Na swojską nudę Zachorowa z okazji jubileuszu 30-lecia działalności. Podpisał pan marszałek Jarosław Stawiarski oraz członek zarządu pan Bartłomiej Bałaban. No i serdeczności dokłada jeszcze Zdzisław Szwed. W imieniu pani Katarzyny Sienkiewicz, dyrektor Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, mam przyjemność dzisiaj przekazać dla zespołu Na swojską nutę Zachorowa list gratulacyjny. Składamy państwu najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji 30-lecia działalności artystycznej zespołu Na swojską nutę. Wraz z podziękowaniami za pracę twórczą i aktywność, która współtworzy i ubogaca najcenniejsze wartości kultury regionu. Swoim bogatym repertuarem ubogacacie działalność kulturalną, przekazujecie i promujecie rodzime tradycje, a w dniu jubileuszu życzymy pasji twórczej, dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.